miejsce nawiedzenia Elżbiety przez Matkę Bożą. Przyszła i usłyszała słowa Elżbiety, które musiały ją zdumieć. Błogosławiona, żeś uwierzyła. Pod wpływem Ducha Świętego powiedziała to Elżbieta, składając hołd wierze Maryi. Dzięki tej wierze stała się matką Syna Najwyższego, matką Pana. Jej mąż Elżbiety, Zachariasz, nie uwierzył i dlatego została mu odjęta mowa. Maryja uwierzyła i dlatego śpiewa ten cudowny hymn na cześć Boga, który jest sprawcą tylu nadzwyczajnych rzeczy. Miłuje się nad nędznymi, dźwiga ich z dołu, ku górze, ku sobie. Okazuje miłosierdzie, błogosławi Izraelowi. I dlatego dusza Maryi wielbi Pana.